plarniane warunki. I tak zastanawiałem się, czy to ma jakiś związek z losem Cyrankiewicza, bo Cyrankiewicz został skazany na bunkier głodowy. Nowy komendant go uwolnił z tego i ocalił mu życie. Czy było tutaj właśnie, czy on też był stawiany, stawiano na niego? No nie mamy tutaj na to dowodów. Ukazała się teraz ostatnio taka jednak niechlujnie zrobiona biografia Cyrankiewicza, dlatego że tam są formułowane przez autora pewne oskarżenia wobec Cyrankiewicza, tylko nie ma żadnego odesłania do źródła. No tak się nie robi. Jeśli nawet coś tamten, to trzeba podać, nawet jeśli się ma wątpliwości do tego źródła, to trzeba to tutaj odnotować. Więc to była jedna z takich, ach właśnie, potem Ochab mówił, na Cyrankiewicza nie można było liczyć, bo to człowiek złamany przez Oświęcim. I tak to było właśnie takie pokolenie, no zdruzgotane przez wojnę. Ludzie uzdolnieni, ale potem już niestety byśmy to ich określili jako konformiści. Pamiętam wspomnienie jednego właśnie z socjalistów, którego Cyrankiewicz namawiał do właśnie, żeby do współpracy z władzą ludową, ale przestrzegał, pamiętaj, żadnego walenrodyzmu, czyli to zaprzaństwo musi już być kompletne, prawda? Nie ma tutaj żadnego marginesu na interesy polskie. Ale teraz może tutaj właściwie tak, jak pani profesor powiedziała, no to jest książka o PSL-u, czyli o ruchu ludowym, o ruchu chłopskim. Dlaczego właśnie temu jest ona poświęcona i to zresztą wybija, może nawet wbrew nawet intencjom autora. Ale przypomnijmy sobie te wszystkie rewolucje. Wielka rewolucja francuska miała Wendée, prawda? Czyli bunt chłopów przeciwko tym rewolucyjnym wynalazkom. Wielka rewolucja bolszewicka miała też swoją Wendée, to jest gubernia tambowska. Bunt chłopów właśnie w guberni tambowskiej, który został stłumiony przez zbrodniarza wojennego, to niejaki Michaił Tuchaczewski. On, tak, no, co zastosował? Tak, wytruwano całe wsie. I jeszcze chwalono się, że dobrą metodą walki właśnie z tymi powstańcami... Tak, tak, rozstrzeliwanie zakładników. Więc, a jeszcze tutaj tak dodajmy, tłumienie tego powstania w guberni tambowskiej to był chrzest bojowy niejakiego Georgija Żukowa, tego wielkiego marszałka, ma pomnik w Moskwie, ale ilu żołnierzy zgubił przez nieumiejętne dowodzenie, ile set tysięcy nawet, to można, a może nawet i miliony. Więc właściwie można powiedzieć, że Polska to była taką Wendeą po II wojnie światowej. A to na to jeszcze nakładały się takie jakby to no, przemyślenia ideologiczne Włodzimierza Lenina, który głosił taką oto tezę, że prywatne gospodarstwo chłopskie zawsze, w każdej chwili żywiołowo rodzi kapitalizm. A więc należy zniszczyć chłopstwo, zniszczyć wieś, bo to jest odskocznia do tego, żeby odrodził się kapitalizm. No tutaj trzeba powiedzieć, że Gomułka zachowywał się pod tym względem no, inaczej. Tu może za dużo tych... On może nie dawał wtedy takich powodów, żeby inaczej popatrzeć na niego, ale rzeczywiście, no tu kolega mi opowiadał, bo jak pisał swoją pracę doktorską, to przeprowadził wywiad z Czesławem Bobrowskim, ekonomistą. I na temat Gomułki Bobrowski mówi, on tylko jedno wiedział, że w Polsce nie może być kołchozów. No i to było to właściwie do końca życia to postawa Gomułki. I nawet ci, którym
którzy zawdzięczali, a może byli w jakiś sposób namaszczeni przez Gomułkę na następne pokolenie, jak Teichma, no właśnie podważali ten punkt widzenia Gomułki, że nie może być kołchozów, że tu w tym wypadku Lenin się chyba mylił, no a właśnie taki Teichma raczej tą leninowską drogą szedł. Chciał iść, ale to już mniejsza o to. Ale proszę Państwa, drugi jeszcze element, mianowicie terror. Terror, a to właściwie proszę zwrócić uwagę, bo tak, mówimy terror, eksterminacja, likwidacja, prawda, a tu chodzi po prostu o zabójstwa, o morderstwa. Muszę powiedzieć, że jest taki tak wstrząsający film rosyjski sprzed jakichś 10 lat. On jest zatytułowany Czekista. Ja go widziałem w internecie, bo zdaje się w ogóle nie był w Polsce upowszechniany. To jest zresztą przygnębiający film, to jest egzekucja za egzekucją, a w przerwach między egzekucjami ten główny czekista, bohater, wygłasza takie monologi, a monologi są niczym innym, tylko cytatami z klasyków marksizmu, leninizmu, trockizmu, ale także sięga jeszcze do rewolucji francuskiej o tym, że konieczny jest terror. No i to właściwie to, że tam to jest naprawdę koszmarny i przygniatający film, jak ci ludzie są mordowani. Za co? No klasowo obcy, więc rozstrzelanie, prawda? Żadnej tam osobistej winy. Sławna teza Lenina, bolsze rozstrzelów. Słucham? Sławna teza Lenina, bolsze rozstrzelów. No tak, no, wspomniany Żukow podobno jego najczęściej używanym słowem w stosunku do swoich podkomendych to było właśnie rozstrzelać. I tu w tym wypadku no, niejako z definicji Polska musiała być poddana tej dawce terroru. Przy czym tu jeszcze tak nawet Gomułka mówi tak, a właściwie to takiego terroru na wielką skalę to nie potrzeba, bo Niemcy zrobili za nas tę robotę. I tu taki paradoks, proszę Państwa, jeśli weźmiemy pod uwagę ten terror niemiecki z czasów II wojny światowej, potem ten sowiecki i ten władzy ludowej, to jakkolwiek była różna motywacja, bo tu rasowa, tu klasowa, ale kierowała się ona przeciwko tym samym grupom społecznym, prawda? Tym samym ludziom, tym samym grupom społecznym. I tak właśnie muszę powiedzieć, że no, ta historia jest straszna, ona jest też i fascynująca. Nie do końca jednak jeszcze jesteśmy w stanie wszystko zgłębić, dlatego, że stoimy przed takim oto, taką barierą, brak źródeł. Najlepszym takim źródłem byłyby wspomnienia. No ale kto by pisał wspomnienia w czasach lata 40., lata 50., prawda, nawet 60. czy 70., kiedy te wspomnienia mogłyby zostać użyte jako dowód rzeczowy przy akcie oskarżenia. No i to jest właśnie ten problem, przed którym stoimy, że brak jest tych świadectw. No, może gdzieś tam jeszcze one się pokażą, prawda? Ale tutaj musimy mieć tego świadomość. Jest też, no, jeśli chodzi o środowisko, a może tak już na zakończenie, bo mówimy często właśnie o tych postawach w środowisku literatów. No, jak gdyby uginali się oni pod tym ciężarem epoki, ale postawę tych, którzy jak gdyby byli na wierzchu, najlepiej, a najgorzej, ilustrują słowa Jerzego Putramenta, który powiedział do Stefana Kisielewskiego. Jak wiecie, nie, on inaczej to określał, no musicie wiedzieć, że na przyzwoitych ludziach polityki się nie robi. Z przyzwoitymi ludźmi, czy
przy pomocy przyzwoitych ludzi nie robi się polityki. Politykę się robi przy pomocy łajdaków. Nie jest to dosłowny cytat, ale oddaje właśnie ten tok myślenia. No i no niestety Putrament byłby tutaj przykładem prawdziwości tej tezy, chociaż jakieś tam takie odruchy człowieczeństwa to i u niego jednak można znaleźć. Także bardzo dziękuję za bardzo ciekawy wykład właściwie, no i przypomnienie tej pozycji, która mnie tyle zdrowia psychicznego kosztowała, no ale to dzięki za to, dziękujmy, że te czasy chyba mamy już za sobą. Ja mówię tak, mamy. No nie, no proszę Państwa, nie wiemy co nam przyniesie przyszłość. Proszę Państwa, miałem, nie wiem, nie powiem, że przyjemność być w Paryżu na konferencji w ambasadzie polskiej, ale tam opiekująca się nami osoba od razu udzieliła nam instrukcji. W pojedynkę nie wychodzić na miasto, do tych dzielnic się nie udawać, raczej omijać metro, więc właśnie wolałem siedzieć w pokoju i odpoczywać. No, więc mówię, że nie wiadomo, co nam przyniesie przyszłość. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to bardzo cenne historyczne wyjaśnienie i tutaj właśnie cieszę się, że pan profesor czyta powieść, bo ja raczej się stykałam z takimi historykami, którzy uważali, że szkoda czasu na fikcję, że to zupełnie nie ma sensu, po prostu liczą się źródła przede wszystkim, ewentualnie opracowania naukowe historyczne, a to jest po prostu rozpraszanie czasu, no wiadomo, że wszyscy jesteśmy śmiertelni, wobec tego po co zajmować się fikcjami, to są plewy. Wydaje mi się, że niekoniecznie i tutaj jeszcze właśnie jeśli mówić o tych pracach, z których można korzystać, szukając jakichś śladów prawdy, uporządkowanych śladów, to przyznam, że bardzo bym polecała, jeśli ktoś się chce dowiadywać, jest taka książka Kalendarium. Ja z tego korzystałam, kiedy jeszcze miałam wykład, gdzie można było coś o prawdzie historycznej powiedzieć. Książka obecna w księgozbiorach podręcznych, córki ku naszemu zaskoczeniu przedwojennego marksistowskiego krytyka literackiego Ignacego Ficka, no ale to właśnie był taki szczęśliwy moment, ten przełom lat 80., 90. Wtedy nikt nie podważał ani autorytetu najnowszej historii Polski Andrzeja Leberta, czyli Wojciecha Roszkowskiego. I nikt nie oburzał się, że to jakieś ujęcie zanadto krytyczne wobec komunizmu, to co zrobiła Marta Fick. To jest kronika lat 44-81. Wybrałam tutaj te noty, które dotyczą PSL-u i znajdowałam odpowiedniki, właśnie kogoś aresztowano, kogoś zamordowano, to wszystko się tutaj zgadza i właściwie dla mnie ta książka też była inspiracją, żeby jakoś się specjalnie przejąć owym PSL-em, ponieważ szczególnie mnie dotyka czy oburza, jeżeli nie wolno współpracować z jakimś czasopismem, nie wolno brać do ręki jakiegoś czasopisma i tu się właśnie zetknęłam z pierwowzorem tej sytuacji, mianowicie Gazeta Ludowa. Jeśli ktoś chciał być dobrze widziany, robić karierę, miał nie publikować w Gazecie Ludowej, więc przygotowując przed laty te wykłady z życia literackiego, tutaj też na ten wątek ludowy zwróciłam uwagę, ale skoro już mówimy o historii, to trzeba o tym jeszcze pomyśleć, jakie kłopoty nastręcza metahistoria i to tak zwane wykształcenie, a ja bym powiedziała po prostu indoktrynacja, a nie żadne wykształcenie. Otóż pod pozorem, że się osiąga jakieś wyżyny wyrafinowania intelektualnego, wmawia się części środowisk akademickich, na pewno jakimś ambitnym, a mało logicznie myślącym młodym ludziom, że historia nie jest już nauczycielką życia. Ja tu zmilczę nazwiska, bo szczerze mówiąc,
żal mi autora. Chyba nawet chłopak dobrej woli i taki w ogóle po ludzku po prostu uczciwy i dobry. Pisze artykuł, że oto nie jest historia nauczycielką życia. Oczywiście on tego nie wymyśla, to się bierze z fachowej literatury przedmiotu, jak się taką solidniejszą kwerendę robi. Ja to robiłam w 98 bodaj roku w Cambridge, kiedy miałam głupią nadzieję, że nowy historycyzm to będzie nowy konserwatyzm. Tak jak miałam nadzieję, że kiedy nastanie postmodernizm, to koniec z krótkimi sukienkami, będzie można wrócić do krynolin, tak miałam złudzenie, że ten nowy historycyzm to jest pochwała przeszłości, to jest konserwatyzm. Bzdura. Bardzo szybko się dowiedziałam, że to jest przebranie marksizmu i jak tam jeszcze się trochę poszukało, to oczywiście autorzy rosyjscy się pojawiali. Pojawiali się sympatycy Rosji, politolodzy ze Stanów Zjednoczonych. To relatywizowanie prawdy historycznej, a wreszcie odrzucenie go zupełnie, powiedzenie, że historia jest po prostu narzędziem uprawiania polityki, że trzeba się podporządkować. To się takie bardzo marksistowskie wolność jako rozumienie konieczności gdzieś się pojawia w tle, ale przede wszystkim to odrzucenie prawdy historycznej. I teraz to jest naprawdę katastrofa dosłownie na co dzień. Mianowicie ludzie, którzy uwierzyli w tego typu narracje, mówią, a po co my się mamy dowiadywać czegoś o przeszłości? Nas interesują ceny na wyprzedażach, nas interesuje, jakie modne są towary, jakie style życia, jakie zabawy. Zupełnie nie ma sensu się dowiadywać, co było w przeszłości. I to właśnie, co szczególnie by było w tej książce cenne, żeby dowiedzieć się, a jak nas mogą próbować podejść, jakich pułapek się można spodziewać, na co się przygotować po prostu, bo przecież ta mentalność totalitarna jest jakoś ponadczasowa, wydaje mi się. I ja mam nieszczęście spotykać młodych ludzi, czy widywać jakieś ślady ich aktywności. Mianowicie spotykać takich młodych ludzi, którzy są zafascynowani komunistycznymi twórcami, komunistycznymi poetami, uważają, że to jest postęp. No zupełnie wręcz się powtarza, nawet myślałam już, jak kończył się ten mój wykład kilka lat temu, już tak czułam, że on będzie dogorywał, że będzie usuwany z programu, to też miałam takie wątpliwości, że tak do jakiegoś czasu, to ja z przekonaniem cytowałam tutaj jakieś zdania Putramenta na temat realizmu politycznego i wiedziałam, że podobne zdanie byłoby autokompromitacją. Miałam wrażenie, że ja tych słuchaczy jak gdyby zaszczepiam na propagandę komunistyczną. A pod koniec już myślałam, już w tych ostatnich latach, kiedy tak gdzieś rok, dwa przed eliminacją tego przedmiotu, myślałam, że to jest niedobrze, że jak ja im to będę cytować, to oni uznają, no ależ oczywiście to, co my słyszymy w mediach, to jest prawda. Gdzieś powiedzmy w 2012 roku, bo przecież tak powiedział Putrament, czyli Putrament miał rację. Czyli ci komuniści po wojnie mieli rację, bo oni używali tych samych fraz, które można usłyszeć w bardzo bogatych, bardzo pięknych mediach, jakichś studiach telewizyjnych, gdzie się podziwia znakomicie wyszkolone postaci. Więc to jest w ogóle też problem i ze świadomością metahistoryczną, żeby nie dać sobie wmówić jakichś propagandowych tez o tym, że nie ma prawdy, czy że historia jest wyłącznie narzędziem polityki. I druga sprawa to jest problem z tym rozpoznawaniem autorytetu, z całą hierarchią wartości. Co jest sukcesem? Czy sukcesem jest to, żeby nie przyłożyć ręki do zła, czy sukcesem jest mieć pałac za miastem? No straszne rzeczy można usłyszeć od młodych osób. Mam nadzieję, że nie wiem, mam pecha, jestem nadwrażliwa, ale zdarzyło mi się czytać taką powieść, której chyba nie będę tutaj omawiała nigdy. Powieść młodego, modnego autora, mającego jakieś epizody narkotykowe. I ja sobie wyobraziłam, jak przeczytałam tę powieść, że przecież to jest taka przestroga. No widać, jak ci ludzie ze świecznika nisko upadli. Oni nie mogą być wzorcami, nie mogą być autorytetami. A dziewczyna mówi tak, no przecież, jeżeli ten prezenter telewizyjny bierze na takie, a nie inne narkotyki, to znaczy, że trzeba je brać. Że przecież to nie jest taki tam najtańszy narkotyk, tylko to jest ten elitarny. To jest wyznacznikiem przynależności do elity.
Więc myślę, że na tych dwóch poziomach i metahistorii, i w ogóle aksjologii trzeba jeszcze coś próbować odbudować, bo z takim po prostu przesłaniem, jak naprawdę było, trudno już dotrzeć do ludzi zindoktrynowanych podwójnie, że w ogóle prawda się nie liczy, a po drugie, że rację mają, no przepraszam, to brzmi strasznie po hitlerowsku, ale rację zawsze mają zwycięzcy. Trzeba trzymać ze zwycięzcami. Tu się mieszają też różne porządki, bo może w jakimś poradnictwie psychologicznym to rzeczywiście trzeba ludziom powiedzieć, nie wmawiajcie sobie, że zawsze przegrać. Ale trudno przenosić ten poziom jakiegoś indywidualnego poradnictwa psychologicznego na całe rozumienie rzeczywistości, że zawsze ten silniejszy jest osobą, z którą należy się utożsamiać, ten silniejszy fizycznie, sprytniejszy. Przepraszam, że się tak tutaj rozgadałam o tej metahistorii, to jest wielkie zmartwienie. Ja usiłowałam montować jakiś front sprzeciwu, ale to się skończyło tragicznie, komicznie się skończyło. Mianowicie historycy, których próbowałam nakłonić do jakiejś debaty z relatywizatorami historii, jeśli tak można tu takiego neologizmu użyć, powiedzieli, że oni nie pójdą tak dyskutować z sali. I zresztą słusznie, bo socjotechnicznie to by było okropne. Siedzą jacyś frustraci i mają coś przeciw. Tylko za stołem prezydialnym, jeśli zaprasza się kogoś kwestionującego prawdę historyczną, to powinno się siedzieć na równi z nim i dyskutować jak równy z równym. Oczywiście organizatorzy tych spotkań dla młodzieży nie chcieli żadnych konserwatystów. I to jest rzeczywiście problem, że jeżeli się organizuje jakieś quasi debaty, to bardzo często to jest tak, że to jest tylko inscenizacja wdeptania w błoto tego głupiego, nieciekawego, brzydkiego konserwatysty. To tak na marginesie, czy jakieś właśnie może istotniejsze sprawy takie konkretne dotyczące PSL-u ktoś chciałby jeszcze powiedzieć? Jakieś wspomnienia PSL-owskie? A na temat powieści można? Tak, bardzo proszę. To znaczy powieść z Gliszcza, no, jest ukazana, tak jak pani profesor zarysowała, podłość systemu. I w zasadzie, żeby powieść była jakąś wielkością, czymś do zapamiętania, powtarzania, potrzebny jest jakiś bohater najlepiej pozytywny, no na miarę wielkości antycznej, albo przynajmniej na miarę naszego ojca, świętego ojca Kolbe, który w zasadzie w pewnym sensie przekreślił to Auschwitz albo nadał inny wymiar. Śmierć nie jest najważniejsza. Najważniejsza w obliczu Boga jest godność, której wy nie macie, wy Niemcy, niekoniecznie naziści. Więc taki bohater przy takiej podłości, przy książce ukazującej podłość, poniżenie człowieka byłby potrzebny. No i wtedy ta książka urosłaby do miary jakiejś wielkości. No właśnie i tutaj kończąc pytanie do pani profesor, czy taki bohater tam jest przynajmniej zarysowany, czy mógłby się wyjawić, czy może czytelnik ma być tym bohaterem, nieść tak jak u Herberta dalej te płomienie, czy tą nadzieję. Godność przede wszystkim. Tak. To jest to pytanie, czy można zachować godność w niegodnym systemie, w niegodnych warunkach. Otóż tak. Tak, wspomniałam o tym, ale teraz może troszeczkę szerzej. Myślę, że to jest ten sędzia Stanisław Jarosz. To nie jest postać historyczna. Została wykreowana na motywach różnych biografii. Myślę też, że to może...